Witam Was serdecznie, ludu miast i wsi. Dziś Wam pokażę, jak zrobić prostą kiełbasę, nie oganiając do końca tych klas mięs. Ja używam standardowo całej łopatki. Tu mam akurat około 6 kg. Dwa karczki i jeden schab. Schab robimy tak, że wycinamy to tłuste, tak żeby schab był bez błon. I to tłuste ze schabu i karczki i łopatkę mielimy na Fi 6-8, w zależności jakie tam macie w maszynce. Jak macie małą maszynkę i maksymalnie macie Fi 6, no to wtedy schab musicie kroić albo w kostkę, albo używać szarpaka. Standardowo kobiety, wiadomo, dadzą sobie z tym radę, że powycinają jakieś tam chrząstki, kostki i takie twarde rzeczy, co nie pogryziemy, z łopatki i z karczków. Przyprawy to jest 18 gram pekrosoli na kilogram. Czosnek, w zależności jak lubicie, ja daję 10-15 gram normalnego i do 5 gram suszonego. Suszonego wchodzi więcej objętościowo, bo nie ma wody, dlatego go dajemy mniej. Jest 1 do 3 czy 3 do 1, się tak bierze liczy. Majeranku 1,5 grama na kilogram, pieprzu 3 gramy i macie świetną kiełbasę. Także pamiętajcie, wycinamy jakieś chrząstki i kostki z schabu, z łopatki i z karczka. Ze schabu wycinamy tłuste i zostawiamy schab bez błony. Jeżeli macie szarpak, używacie szarpaka, jak nie macie szarpaka, to używacie po prostu noża, kroicie w drobną kostkę. Pamiętajcie, że mamy grupę na Facebooku, pamiętajcie, jesteśmy też na TikToku. Mamy stronę www.wędzaniczebractwo.uk i zapraszam Was na nasze media i do bycia aktywnym. I to tyle, zaczynam, kroję i potem widzicie przybitkę z nabijania i potem z wędzami i potem z degustacji. Trzymajcie się, najkrótsze moje nagranie ever. Witajcie, witajcie ponownie, pokażę Wam, jak ja kroję schab, żeby go wygodnie do kiełbasy zrobić ze skóry. Kroić tą skórę, żeby było bardzo prosto. O, robię tutaj tak, będzie widać. Jak tam takie zostaną, o, to nie przeszkadza, dlatego że to pójdzie w tłuste i w trzecią klasę. Następny kawałek. O. Jak tam zostaną takie rzeczy, to po prostu obkrajamy, żeby ich nie było. Ja ten warkocz zostawiam, bo można go też wykrajać. Ale ja to zostawiam, ten warkocz. Nie przeszkadza. To idzie na bok, to będzie krojone w kostkę. Jeszcze raz. Możecie ten warkocz zostawić, on pójdzie wtedy do tłustego, tylko wtedy musicie o tak wziąć i wykroić. O. Każdy mięsień, nie? A to może iść już jako tłuściejsze, jako druga klasa. To pójdzie już wszystko na Fi 8, 6, w zależności jak to macie. A tutaj za dużo zostawiłem, a już musi tak zostać. Szybko to robię, bo wiecie, że ja choruję i ja mam mały czas, ograniczony czas mam, kiedy mogę tak sobie na stojąco pozwolić na działanie. O. Jeszcze jeden kawałek. I elegancko. Tu mamy tą tłustę. Schab kroimy sobie w kostkę. Normalnie, o. Ja to później pójdzie na szarpaku, więc ja tylko takie, żeby mi weszły do maszynki, bo ja będę robił na szarpaku.
Zamiast chabu można użyć szynki, jak ktoś woli z szynką. Ale ja używam schabu, bo mam tłuste, mam tutaj. Zazwyczaj to tłuste wystarcza z tego schabu i z łopatki wystarcza na tłuste do kiełbasy. Wystarczająca ilość, a czasami nawet bywa za dużo, dlatego ja już nie biorę soliny. Już jest to mnie tłuściejsze trochę, ale to się wszystko ładnie zrobi. A jakbyście chcieli to robić w kostkę, no to wiadomo, że musicie to drobno pokroić wtedy, nie? Bardzo drobno wtedy to tak pokroić. Na takie kawałki, o! Coś takiego. Na takie kawałeczki. Dużo schodzi. Lepiej to jest wrzucić w maszynkę. Jak macie szerpaka? Jak nie, to niestety musicie się więcej narobić. Teraz tutaj posegreguję. To jest tutaj schab. O, a tu jest tłuściejsze. Tutaj zaraz polecą karczki. Jeden, drugi. Jeśli jesteście z Polski, to się zastanawiacie, czemu tak wyciągam i nie pukam mięsa, bo tu prawo zabrania pukać mięso. Jest zakazane. Ja tu patrzę, czy nie ma jakichś takich twardych rzeczy, kostek. No i jak umiecie, to sobie możecie to poporcjować, te ścięgna powycinać. Jak nie umiecie, to normalnie jedziecie tutaj w paski i to zmielicie na Fi6, Fi8. To jest twardsze. O, po prostu. Tak, żeby weszło do maszynki. Bardzo prosto i szybko. Tu macie takie twarde ścięgna. O, znaczy tutaj takie twarde elementy są. Będziecie to na bok zrobić. Ja to czasami zostawiam dla domowników, bo nie tylko ludzie w tym domu żyją, więc ja to wykrajam takie twarde i zostawiam domownikom. O, tutaj macie, aby do maszynki weszło. No i teraz łopatka. Do kiełbasy możecie dodać wołowiny, 20%. Okay. Tu dostajemy łopatkę od rzeźnika w takim stanie. Jak macie w Polsce, mieszkacie, to dostaniecie całą ładną łopatkę wyciętą. Tutaj przychodzi zmasakrowane, nie? No takie żyły, tylko właśnie tutaj, jak tutaj jest taka wielka żyła, to trzeba powycinać trochę. Kiełbasie nie było, a to wszystko. Ja dzisiaj robię taką prostą tą kiełbasę. To se tłuste wezmę tutaj, o, z tej strony. Tu pójdzie łopatka. Nie segreguję typowo mięsa, jak zazwyczaj, dlatego, że
mam mało czasu, a tak można tutaj bardzo ładnie powycinać ładne mięso. Zobaczcie. Tylko teoretycznie powinien się też błony z tego powycinać, nie? Z takich kawałków. Witajcie, witajcie. Teraz zaczynamy mielenie. Mam tę maszynkę z popularnego portalu. Jest fajna, to jest 22. Tylko że jak to się mówi, sulią tutaj na moim terenie, gdzie się bardzo dużo dopadła. I mimo że ją zabezpieczam, to wchodzi w reakcję. Nie wiem czemu, bo w szopce leży przykryta workiem, ale dobra. Zaczynam. Ona bardzo fajna jest, bo bardzo cicho chodzi. Teraz pojadę tutaj z tym tłustym. Ja teraz jadę na Fi8 i to wszystko aż dotąd jadę na Fi8. Po prostu nie bawię się, to jest bardzo dobry, uniwersalny rozmiar. To jakby nóż, jakby tutaj mam ten, jakby coś było za dużo. Za duży kawałek mięsa, żeby nie pociągła ta maszynka, ale się raczej nie zdarzy. Dobra, jedziemy. Znaczy ona całkiem cicho chodzi. Pod tym względem ją bardzo lubię. No i ona nieźle ciągnie. Takie kawałki spokojnie przez nią idą. Na potrzeby, wiecie, domowe, to na to jest nawet przerost formy nad treścią. Za dużo jest na takie ten. Jak ktoś planuje mały catering, to tak, no chyba, że się nie lubicie męczyć, to też nie jest zła ta maszynka. Idziemy z tym. Naprawdę trudno jest za nią nadążyć, żeby tutaj porzucać to wszystko. Już mam trochę ogarnięte. Wszystkiego mam prawie 15 kg. Ja wody nie dodaję do kiełbasy. Także zaraz przyprawiam i będę nadziewał. Do usłyszenia później. No to jedziemy z koksem, z przyprawami. Tu na wadze mam fajnie, wygodnie. Tak razy dodaję 5 gram i mi od razu mówi, ile mam mieć. 73 gramy czosnku. Suszonego. Kończy mi się tu bateria. Więc tak, ja mam już wymieszane po 3 minutach w młynku. Jak sami mieszacie, zejdzie wam dłużej. Kiełbasa, jak jest dobrze wyrobiona, to widzimy po tym, że jak zrobimy tak, to się trzyma. Po prostu. Jak urobicie klut i zrobicie tak, to się trzyma. Jak mieszacie ręcznie, to macie wyklejonym tym klejem też dłoń, więc zazwyczaj możecie wyprostować palce i też się będzie trzymało. Ja akurat mam umyte ręce, więc mi się tak ześlizgnie, ale jak tak trzymam, to mi się trzyma wszystko. Nie spada. Także tak to bierze, wygląda. No, zaczynam nadziewanie. Normalnie ja mieszam i zostawiam tak na noc przykryte w folii, żeby się zapeklowała. I na drugi dzień nadziewam i idzie do wędzarni. Po 3 godzinach osuszania, osadzania się w warunkach pokojowych, a dzisiaj wymieszałem nadzieję i wylądują pędka w lodówce i się będą osadzały do jutra. Część będę wędził, a część będzie robiła jako biała kiełbasa. O, na święta. Tak to będzie wygląda. Trzymajcie się. Przybitki dalej będą. Być może, a może nie. Zobaczymy, jak mi najdzie. Cięcie. Szybki instruktaż, jak na nadziewamy nadziewarkę. Ho, 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 ho. Musimy dać sobie jeszcze do góry. Robimy takie kulki, żeby było jak najmniej powietrza. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Uderzamy na dół i ubijamy, żeby się pozbyć powietrza maksymalnie. Ile damy radę? Robimy następną kulkę. Tak, bo trochę za duża będzie. Okej. Uderzamy na dół i ubijamy, wyciskając powietrze.
sposób. Maszynką też możecie do mięsa nadziewać. Mam nagranie, jak poszukacie na kanale, jest nagranie, jak to robimy maszynką. Ok. Nie wiem, czy słyszycie, jak powietrze syczy, uchodzi. Im mniej powietrza, tym lepiej. Ta nadziewarka jest 7-litrowa. Ups. Trzeba tą nadziewarkę. A co ma? Teraz muszę wypuścić powietrze i przepaść tutaj część farszu do końca lejka. Bardziej dokładnie wam nie pomogę, bo żaden operator kamery nie jest chętny do operowania kamerą. Więc cięcie i potem już. Jak możecie zobaczyć, tu mamy końcówkę mięsa. Zaraz to będę naciągał jelita, które się tutaj namaczają w ciepłej wodzie. Jeszcze troszeczkę damy tutaj, żeby wystawało. Jak tak mięso trochę wystaje, to pomaga naciągać te jelita. Trochę wody do środka. Dobrze, że nie robię kabanosów. Daj mi. Czym ja to dziurawiłem? Tutaj robimy dziurkę. Tą wodę wylejemy. Tu. No i teraz. Tu to co widział, jak to idzie. I robimy kiełbasę. No i tak to mniej więcej wygląda.
tak wygląda. Potem zalewam przebitkę, jak robię te, no, pętelki. Miast i wsi. Mamy wcześnie rano. Za wcześnie, ale po południu ma padać, więc musiałem wstać, żeby tą kiełbasę zdążyć zrobić przed deszczem. Spędziła noc w lodówce. Tu miałem ją przykrytą, żeby tutaj mi nie wyschła. Ta w pętelkach to jest biała będzie. Tu ją zdejmę. Tu jest biała. Tyle białej starczy. A ja mam tu już umyte kije. I będę potrzebował pomocy żony. Także zaraz wam dogram, co dalej. Pokażę wam, jak fajnie robić sobie pętka na wędzarni do wędzenia, nie robiąc pętek. Ale to za chwilę. Żona zaparzy kawę i jedziemy z koksem. Łosoś wędził, ja idę na łatwiznę, filet ze sklepu i go teraz po prostu dosalam. On się będzie osuszał i wędził z kiełbasą w pierwszej fazie wędzenia, a potem go wyjmę. Dosolę go. Bo jest mało słone. Powinien to wczoraj zrobić. Okej. I ląduje w wędzarni. Żona jeden oblewa syropem klonowym. Oh,
witajcie. Ładnie świeci u mnie słoneczko. Niebawem będę siedział w tym foteliku i oglądał te moje piękne tutaj ten wędzarni jest. A tutaj teraz nie widzicie. Wędzarni mamy 30. Kiełbasa już nie wiem, ma 20. Ale kiełbasa szybko. Dzisiaj wędzę powietrze. Powietrze i ryby i kiełbasę. Także tutaj osuszy się kiełbasa. Jak się osuszy kiełbasa, to mam nadzieję, że i osuszy się ryba. I puszczę dym gdzieś za godzinę do dwóch. Tak to bliżej wygląda. Ustawione mam 30-35 stopni. Wędzarnia jest na 35 stopni ustawiona, żeby nie było za dużej temperatury, żeby to pomału dochodziło. Zamykamy i czekamy. O, mamy tutaj białą kiełbasę. I zobaczymy jej przekrój. Tak, żebyście widzieli. O. Wygląda. Tu się widelec się odbił. Wygląda bardzo ładnie. Nie wiem, czy będziecie widzieli. O, nie wyostrzy. Ostrzy na talerz, więc. Kiełbasa wygląda tak i smaczna jest, także siadam do śniadania. Jeszcze się musi trochę osuszyć ryba. Spróbuję ją może, bo kiełbasa jest w miarę. Spróbuję ją trochę papierem wytrzeć. I niebawem puszczam dym. Skończyłem wygrzewać. Nie wiem, czy będziecie widzieli. Kiełbasa już jest bardzo ładny kolor ma. Jest jak papier dotyku. Łosoś ma też już bardzo ładne kolorki. Jest już suchutki. W dotyku wysechł. Załączam dym. Ja mam bardzo fajny dymogenerator, bo mam hermowid. Tutaj mam tak olchę i buka i połowę czereśnia. Załączam tylko plusik. O! I włączyłem grzałkę, niebawem zacznie dymić. Tu mam już stanowisko przygotowane. Kawusia, żona i ptaki, relaksik. Wędzarnia już dymi, gdyż dymogenerator chodzi. Nie wiem, czy widzicie, jak dzisiaj trochę wieje, więc mi trochę będzie tutaj broiło, ale wygląda tak wędzarni. O. Pogoda mi się psuje, wiatr się zrywa, zobaczmy jak to tutaj wygląda, dosyć ładnie, mało dymu, bo dopiero otwierałem, znaczy. To wygląda tak, a tutaj wygląda kiełbasa już tak, bardzo ładnie, jeszcze trochę powędzę do kolorku i wyciągam rybę, a kiełbasę będę podpiekał. Bardzo silny wiatr utrudnia mi wędzenie. Kończę wędzić.
Kiełbasa wygląda tak. O, jak widzicie. Ryba wygląda tak. Rybę zabieram. Kiełbasę zacząłem podpiekać. I to tyle. Potem Wam pokażę na talerzu, jak wygląda. Koniec nagrywania na dworzu. Oto kiełbaska. Wystygła. Skromny nożyk. Weźmiemy tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać. Chyba nie będzie widać. Gdzie tam moje noże są? W myciu. O, kiełbaska wygląda tak. Bardzo ładnie. Postaram się Wam pokazać. Nie widzę. Coś takiego. Bardzo ładna i smaczna. Kiełbasa wyszła mi bardzo dobra. Zresztą jak zawsze. Do następnego.